Zanim powiem to, co chcę powiedzieć, to najpierw chcę Agatce podziękować, bo potwierdziłaś mi to, co mi Duch Święty niecałe 2 tygodnie na modlitwie mojej osobistej powiedział. Właśnie pokazał mi, żebym tańczyła z ludźmi na ulicy, żebym ich brała do tańca. Mój umysł jeszcze trochę czasami jest taki, że mam jeszcze delikatnie logikę inną niż Bóg, ale modlę się o to, żeby moja logika stała się logiką Bożą, więc wydawało mi się to nielogiczne. Ale mi potwierdziłaś, więc w ogóle dobra, nieważne co się wydarzy, po prostu będę tańczyć z nimi i tyle. A o czym chcę powiedzieć? Ostatnio pewna osoba powiedziała do mnie, że ja bym chciał tak jak ty, robić to, co ty, w ogóle być tak jak ty. I tu chodziło jakby o służbę, o angażowanie się w służbę. I ja pomyślałam sobie, że i też tak rozmawiałam z tą osobą, że w ogóle, błagam, w ogóle usłyszcie to, co mówię. W ogóle nie chodzi o pójście w służbę. Chodzi o posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Jeżeli będziesz posłuszny Duchowi Świętemu, nie ma takiej możliwości, żeby On cię nie zaprowadził do twojej służby. Po prostu nie ma takiej możliwości. Przy czym jeżeli myślisz o służbie, to w ogóle zaczynasz myśleć o rzeczach nieważnych, o rzeczach, które są drugoplanowe. A kiedy skupiasz się na Duchu Świętym, to możesz stale chodzić w Jego radości i niechcący w ogóle w międzyczasie robić służbę. Rozumiecie? Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest wolna wola. Jakiś czas temu miałam taki sen, przyśniła mi się pewna kobieta. Ja wiedziałam w ogóle, że ta kobieta jest aniołem. I ona się mnie pyta, 30 lat jesteś na tej ziemi, czy tam jesteście? Już nie pamiętam, czy byłam sama, czy z kimś. Co się stało? I wiecie, ja nie mam jeszcze 30 lat, więc wiem, że jakby to nie była mowa o mnie, ale ja zrozumiałam, co ona mówiła od razu. Chodzi o to, że w ogóle to jest właśnie połączone z tą wolną wolą, że wolnej woli Bóg nie dał nam po to, żebyśmy my robili, co nam się żywnie podoba. Wolną wolę dostaliśmy po to, żebyśmy my z serca decydowali, że chcemy spełniać Jego wolę. Rozumiecie? Po to dostaliśmy wolną wolę. To, że ludzie ze świata mogą nie wybrać Jezusa, to jest efekt uboczny wolnej woli. To, że ty, będąc narodzony na nowo z Bożego Ducha, możesz nie być posłusznym Duchowi Świętemu, to jest efekt uboczny wolnej woli, ale nie do tego zostałeś powołany. I właśnie to miała na myśli ta kobieta w tym śnie. Ludzie, w ogóle jesteśmy na tej ziemi, mamy roboty do zrobienia, a wolną wolę mamy po to, żeby spełniać wolę Ojca, bo chcemy. A nie mamy jej po to, żeby, wiecie, high life w ogóle, niektórzy chrześcijanie twierdzą, że mogą robić co chcą i nic nie muszą. A to jest bzdura. Dlatego, że Bóg nie dał nam wolnej woli, żebyśmy robili co chcemy. Bóg dał nam wolną wolę, żebyśmy spełniali Jego wolę. A to, że możemy jej nie spełniać, to jest efekt uboczny. Rozumiecie? A trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jeżeli kogoś boli... Nie, przepraszam. Prawa łydka lub na wysokości prawej łydki, to podejdź do mnie później, się o ciebie pomodlę. I też jeżeli jesteś osobą, która już głosi Ewangelię na ulicach, ale nie funkcjonuje jeszcze w słowie wiedzy, to też po nabożeństwie podejdź do mnie, położę na ciebie ręce i będziesz funkcjonował w słowie wiedzy. Amen.